Chciałem zapytać, jakie są szanse na to, żeby w Kołobrzegu powstał sojusz przeciwko Platformie Obywatelskiej? Poseł Stanisław Gawłowski się śmieje, powie, że żadne. Ale jak pan obserwuje polską demokrację, od pana zacznę, w tych układach, że teraz wszyscy... Ja myślę sobie, że pan na... kocha to miasto i pan powinien raczej zapytać, co zrobić, żeby Platforma po raz kolejny tutaj wygrała, bo pod rządami Platformy Kołobrzeg się świetnie rozwija. Nigdy w historii Kołobrzegu tak wielu inwestycji równocześnie nie prowadzono, finansowanych z różnych źródeł. Zgoda. I każdy, kto odwiedza Kołobrzeg dzisiaj, przyjeżdża do Kołobrzegu, wraca i mówi, naprawdę piękne miasto. Więc myślę sobie, że nie należy szukać sojuszu przeciwko Platformie, raczej wspierać Platformę i środowisko w tym, żeby po raz kolejny tutaj to środowisko, grupa wygrała i realizowała te projekty, które służą miastu. Tabliczka wcześniej czy później tabliczka na promenadzie z napisem ta szeroka plaża to jest sprawka Stanisława Gawłowskiego się znajdzie. I pogody też, ale klimatu. Zapytałem tak złośliwie, ponieważ, panie pośle, zarzut, który chcę teraz postawić, nie wynika z tego, że państwo źle rządzicie, tylko że państwo nie wykorzystujecie potencjału PiS-u i potencjału Sojuszu Lewicy Demokratycznej i potencjału Razem dla Kołobrzegu. Będę się bił w piersi, żeby... I powiem, zrobię wszystko, żeby wykorzystać wszystkie potencjały, również te, o których pan wspomniał. Zawsze obiecujecie, a później... Jak ich nie dobiliśmy, to jeszcze zrobię wszystko, żebyśmy... No i później tak, Czesław wygrywa wybory i znowu ta zmiana... jedzie do Radia Maryja i nie chce z nami rozmawiać, tylko woli z Rydzykiem. I obsadza swoimi, a już nie mówię Sojusz Lewicy Demokratycznej. Żeby nie było tak cukierkowo, to ja powiem, że tak pięknie się sprzedaje ten dynamiczny, wielki rozwój. Natomiast rozwój trzeba oceniać według pewnych kryteriów. Nie tylko nakłady się liczą, bo liczy się zrównoważony rozwój, co przez to się jeszcze traci po drodze i tak dalej, tym podobne, więc to się ładnie sprzedaje, ale w Kołobrzegu ten rozwój ma również i swoje cienie, o których można by mówić. Natomiast ja myślę, że tu nie chodzi o robienie frontu przeciwko Platformie. Ja już dawno chyba odszedłem od patrzenia na sprawy Kołobrzegu przez pryzmat interesów partii politycznej. I myślę, że nastał taki czas, że powinniśmy coraz częściej od tego odchodzić, tym bardziej, że widzimy, co się dzieje w partiach politycznych. No widzimy właśnie. Te procesy, które zachodzą, takich wodzowskich partii, gdzie partia nie generuje przywódców, tylko przywódca narzuca styl. Panie pośle, recepta na to, żeby najlepszych kołobrzeżan z każdego ugrupowania zaprząc do pracy... O właśnie, ja Platformę w Kołobrzegu oskarżam o to, o styl zarządzania. Styl, który... powoduje monopolizowanie wiedzy, ważności i mądrości na rządzenie miastem. I myślę, że tutaj Platforma robi największy grzech. Panie pośle, będzie zmiana polityki, czy bierzecie wszystko w następnej turze? Ja bardzo chciałbym i tak jak przysłuchiwałem się teraz wypowiedzi pana Bogdana Błaszczyka, to powiem, że taki pogląd na to, żeby z sobą dyskutować, szukać w takim naprawdę porozumieniu i zgodzie jest mi bardzo bliski. Chociaż mam również świadomość, że myślę sobie, że już nie jako poseł, a jako prezydent, pan Bogdan Błaszczyk doskonale pamięta takie sytuacje, gdzie przychodzi z naprawdę dobrymi intencjami i jest atakowany i obrzucany błotem i musi się tłumaczyć, że nie jest wielbłądem i wtedy traci chęć do takiego, takiego poszukania za wszelką cenę porozumienia, bo jak opozycja za wszelką cenę chce udowodnić, że każdy, nawet najlepszy pomysł jest głupi, bez sensu i że ty masz złe intencje, to na końcu brakuje tego porozumienia. Bardzo bym chciał, żeby było tak, jak mówi pan Bogdan Błaszczyk, że trzeba usiąść z sobą, rozmawiać, dogadywać, szukać porozumień, wtedy rzeczywiście będzie bardzo dobrze. Moje poświadczenia są takie, że mam więcej ran na plecach od swoich niż od przeciwników. Mnie doskonale się udawało stworzyć koalicję z AWS-em przez całą kadencję. Szykuje się koalicja tutaj Platforma Obywatelska z SLD. Nie, nie. Dobrze.
nie będzie, nie będzie opozycji. Ja muszę tak od ogólnej takiej... Ale panie pośle, jest nam potrzebna opozycja. Jest nam w takim małym mieście jest nam potrzebna opozycja. To Czesław Kot będzie w opozycji już zadekretowanej? Nie, ja mówię ogólną taką refleksję. Popatrzcie, 6 lat rządzi Platforma Obywatelska i gdybyśmy tak spojrzeli na przykład na dziecko, które ma 1 roczek i zobaczymy go za 6 lat, i zobaczymy, jejciu, jak ty wyrosłeś, jakiś ciebie, no, zaczyna być pięknym młodzieńcem. 6 lat to jest bardzo dużo czasu. I jeśli ktoś mówi, że Kołobrzeg się w tym czasie rozwija, oczywiście się rozwija, bo... Nie ma wyjścia. Bo to nie ma wyjścia, to jest normalny bieg rzeczy. Ale inne miasta nadmorskie tak się nie rozwijają jak Kołobrzeg. Ile byśmy skonstatowali, przecież przed objęciem władzy Platformy Obywatelskiej Kołobrzeg również się rozwijał, również był pięknym miastem. A na co tracimy? A na co wytapiamy najwięcej czasu? Wszyscy, którzy przejeżdżali do Kołobrzegu czy 10 lat temu, czy 15 lat temu, czy 5 lat temu, wszyscy powtarzają, Kołobrzeg jest urokliwym, unikatowym wręcz miastem w kraju i myślę, że w Europie. I on jest zawsze piękny, będzie piękny. To po co nam opozycja? Nie. Opozycja jest w ogóle po co? Po co nam Platforma Obywatelska, rząd taki, który po co nam partia? Spłynął deszcz pieniędzy z Unii i deszcz pieniędzy pośle, w ogóle. Panie rektorze, pan... ale daj pan mi chwileczkę, chociaż 2 zdania skonstruować. Spłynął deszcz pieniędzy z Unii Europejskiej. Przez 6 lat dostawaliśmy również pieniądze z RPO i tak dalej, i tak dalej. No i co? Jesteśmy tutaj wyspą szczęśliwości w Kołobrzegu? Czy mamy przyjezdność lepszą? Czy mamy nagle to, że mamy bardzo przedsiębiorczych ludzi i przedsiębiorczość się rozwija i to, że powstają różne hotele, to nie jest zasługa taka wielka Platformy Obywatelskiej, to jest zasługa inwencji. Wielka, nie, po prostu zasługa. To jest inwencja, to jest kreowanie i też tworzenie nowych miejsc pracy przez właśnie tych hotelarzy, przez biznesmenów. Panie pośle, dlatego teraz pan minister mówi, że no to rozmawiajmy, tak, współdziałajmy. To jest deklaracja publiczna. Tylko że 6 lat grało się przy stole z 5 asami w pokera, zebrało się całą pulę, swoich się wszystkich nakarmiło i teraz mówi, a teraz kochajmy się, bo będziemy grali normalnie w karty nieznaczone. No to panie redaktorze, to przecież... Ale to tak mówi pan poseł, a w Kołobrzegu tak się nie mówi. Tak, nie, tak nie. się nie mówi, tak się nie mówi, bo SLD ma swoje miejsca pracy, Platforma ma miejsce pracy, ale Prawo i Sprawiedliwość, gdyby ktokolwiek się dowiedział, że dozorca jest z Prawa i Sprawiedliwości albo to jest pewne... W Białogardzie zatrudnisz. Przecież to tam wszystkich zatrudniasz w Białogardzie. I to jest oblicze dzisiejszego Kołobrzegu. Panie pośle, SLD nie jest otwarte na koalicję ze wszystkimi. Tak, no właśnie. Z PiS-em szczególnie. Ale co nas broni? No co nas broni wziąć z każdej partii najlepszych i zrobić partię Kołobrzegu? Ale to do mnie pan mówi? Nie. Proszę mówić do władzy. Pan Stanisław powiedział. Ja bardzo chętnie chcę wziąć się z PiS-u najlepszych. Wszystkich wyciął. Ale nie zapisywać ich. Ci, co jeszcze przeżyli, to mówią, może co, teraz... Jak będziemy... chcą przejść z PiS-u do Platformy, to mam im ograniczać tego typu możliwości. Są tacy, którzy to zrobili. Ja się jakoś szczególnie z tego powodu... Złamaliście kręgosłupy w ogóle nie, którzy przejście, bo dobrze, stracili swoją godność, stracili swój honor i tak dalej, dlatego, że mają cieszę, kredyty, że mają rodzinę i musieli... na posterunku, bo jak już by jego zabrakło, to by PiS-u zniknąłby z jeśli tak dalej by było, całe szczęście jest zbliżają się wybory i zostaniecie zmiecieni. Czyli zapowiada się awantura ciąg dalszy? Politycznej i będzie, będziemy się dalej siłować na rękę? Nie, ale będziemy się siłować, bo trzeba się siłować. Ja nie jestem przekonany. Trzeba ludzi, którzy zawłaszczają sobie miasto, trzeba odsunąć do władzy. Trzeba przywrócić obywatelom to ale miasto. Ale jest deklaracja nie publiczna, partią, tylko obywatelom że właśnie, można rozmawiać, że można stworzyć... Czasami się zgadzam z posłem Hocem. Ja muszę powiedzieć, że się absolutnie w całości zgadzam w tej części dotyczącej przywrócenia obywatelom miasta, czy w ogóle wielkiego udziału obywateli w tak, różnych to widać, procesach, jak referenda właśnie, w różnych procesach szanujecie. Dotyczących decyzji. Szkoda tylko, że niektórzy właśnie choćby poprzez wykorzystują takie instrumenty jak referenda tylko i wyłącznie do burzenia. Znaczy całą energię wkładają w burzenie, nie w budowanie. Nie zrobiliśmy referendum w Kołobrzegu szczęśliwie. W związku z tym... Bo w Konstytucji jest zapisane... Pan rozdawał karty, mógł pan zrobić referendum. Nie napisane tam jest w Konstytucji, że władza zwierzchnia należy do narodu i do Platformy Obywatelskiej, tylko do narodu. W związku z tym, za każdym razem, gdy są inicjatywy pod tytułem burzymy, trzeba tego typu inicjatywom bardzo ostro się przeciwstawiać. Szkoda, że PiS energię wkłada tylko w burzenie, a nie w budowanie. Jak będą chcieli budować,
Będziemy z nimi współpracować. Jaki scenariusz? Bogdan Błaszczyk. Stworzymy projekt referendum, że na przykład sześciolatki będziemy tylko jedno pytanie zadamy i będzie projekt referendum. Zobaczymy, co panie pośle, nie rozwijamy nowych wątków, bo kończymy, bo już zajęliśmy strasznie dużo czasu. Nie? Ja wyrażam nadzieję, że uda się w Kołobrzegu zbudować komitety wyborcze, które będą patrzyły na miasto nie przez pryzmat interesu partii politycznej, ale mieszkańców. Niech pan się przysięgnie. Nie wiem. Ja się nie przysięgam, ja mówię, ja wyrażam nadzieję. Nadzieja. Mhm. Panie pośle Czesławie. Proszę. No jak do wyborów? No to przecież już boksujemy, boksujemy się dalej. No, boksujemy się oczywiście. Każdy wie, że w imię dobra miasta, dobra mieszkańców, my wiele scenariuszy omawiamy i będziemy omawiać i dobrze byłoby, gdybyśmy nawet z Platformą Obywatelską pojednali się i ten tylko, już, że... Tylko tak, chwileczkę, tylko, że... Chwilę, tylko proszę, że... zauważyć, no, wyciągnąłem rękę, tylko, że trzeba on tylko machnął i się odwrócił. Trzeba mieć wartości, trzeba mieć wartości. No, trzeba, to... Nie to, że wszystko i my się teraz nachapaliśmy i teraz wszystko już praktycznie i ziemia spalona i teraz jednoczmy się. Jeszcze. Jak to nie jest? Bardziej będzie spalona po tych wyborach, jak będziecie się dalej nie, boksować. Tak po uważam. Tych wyborach będą uczciwi ludzie, będą ludzie, którzy nie będą związani ściśle z partią i nie będą jakby... Jestem za. Ludzie, którzy naprawdę będą kierować się dobrem tego miasta i dobrem jego mieszkańców. Panie pośle, jest publiczna deklaracja posła Gawłowskiego. Ja życzę i chcę, mogę... żeby wreszcie odsznurować to miasto od... Przede wszystkim od Platformy Obywatelskiej, ale od partii, jakiejkolwiek partii. Dobrze, no żeby, to... żeby konkursy, czy jakiekolwiek przetargi, jakiekolwiek odbywały się rzetelnie, uczciwie, transparentnie. Media postawimy na straży. Prorozwojowe. Monopol jest szkodliwy. Przybijcie piątkę w takim że razie. Każdy monopol jest szkodliwy. Bardzo, bardzo proszę. Każda władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie. To jest na przykładzie Platformy Obywatelskiej dokładnie. Ja relacjonuję. W tej chwili poseł Czesław Hoc. Nie chcę podać rękę. Nie chcę. Nie, no uściśnijcie sobie na tą deklarację. Na tą deklarację. Ale nie z deklaracji, żeby no, co? I po raz drugi odrzucona ręka. Nie, no to słuchajcie. No. Dobrze, ale ja jeszcze pół zdania rzeczywiście o takim trochę innym podejściu do takiej polityki lokalnej. Proszę zauważyć, że to z inicjatywy Platformy jednak udało się po raz kolejny również w takim wymiarze lokalnym zmienić zasady wyborcze. Dzisiaj w takim mieście jak Kołobrzeg, czy w najbliższych wyborach, nie będą już obowiązywać listy partyjne, a jednak okręgi no jednomandatowe. Dobrze. Więc obywatel w tym wyborach będzie w wyborach do Rady Miejskiej absolutnie najważniejszy. Ja chcę jednoznacznie podkreślić, tak jak wcześniej my przeprowadzaliśmy wielki proces dotyczący wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów jako wyborów bezpośrednich, w oderwaniu od szyldów partyjnych i wyborów człowieka, a nie przedstawiciela partii, koterii, jakichś igierek, tak teraz wykonaliśmy następny ruch. To Platforma jest inicjatorem tego typu zmian, a nie Prawo i Sprawiedliwość, więc budowanie napięcia, że my oto tutaj chcemy być bliżej obywateli, a tak naprawdę blokujemy te procesy, to jest działanie w stylu Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, ja zrobię to. Kombinowaliście w innym aspekcie, wam nie wyszło. Panowie posłowie. No właśnie. To miecze mówi od miecza ginie. Panowie posłowie. Chcieliście manipulować i teraz może przeciwko wam to się odbywa. Nie mam dużego oddziaływania tutaj w Kołobrzegu jako autor pojedynczej audycji, ale deklaruję, że będę używał nazwy Partia Kołobrzeg i pan poseł złożył deklarację publiczną. Mogę się zapisać do Partii Kołobrzeg, choć nie jestem... Ja też do Partii Kołobrzeg też mogę nie jestem członkiem mieszkańca. Bogdan Błaszczyk, absolutnie tak. Zakładamy to miasto naprawdę, a nie tylko zakładamy profil na Facebooku, odstawiamy legitymacje partyjne do konta tylko i... wszystkie instytucje, wszystkie agencje uwalniamy od miejsc pracy i panie pośle, jak będziemy nabór brnąć dalej mieszkańców, i wypominać, że Pawlak nie podszedł do płota, podszedłem, jeszcze... no to do niczego nie dojdziemy. Musimy od czegoś zacząć. Ale no, proszę to powtarzać, że dwukrotnie wyciągałem rękę do panie rektorze, zawsze diabeł w szczegółach. Deklaracje są piękne, a wyjdzie jak zawsze. Czesław nie chciał wykonać jakiegoś gestu, bo się przestraszył mojej... Bo kamery się przestraszył. Nie daj Boże, jeszcze ktoś to nagra. Nie, no mam czyste intencje. No. No, ale czyste intencje do partii Kołobrzeg możemy wszyscy się zapisać. No to już. No. Bo zakładam profil na Facebooku. Jest nade wszystko. No ale jak chce pan połączyć ludzi, którzy mają wszystko zagarnięte, zawłaszczone, z ludźmi, którzy... A co ty którzy... chcesz zrobić? Wyrzucać no, ale ludzi? Ale co, będziemy czystki tam robić? No, nie czystki, nie czystki. Co ty chcesz osiągać? Przecież to musi być proces. Ja bym chciał, żeby nie można tego zrobić gwałtownie.
żeby ktoś, kto ma dwa fakultety, kto ma wykształcenie, też miał takie same szanse dostania się o miejsce pracy, niż ten, który jest tylko dlatego ma priorytet, bo jest z Młodych Demokratów na przykład. Ale spójrz na Białogard. Dlaczego w Białogardzie, tam gdzie rządzi PiS, nie zrobiłeś? Tam dlaczego PiS nie rządzi, tam rządzi... Tam, dlaczego tam nie zrobiłeś? Dlaczego tam działacze PiS-u są z całego regionu obsadzani? Ja tam dwa lata nie byłem. Z całego regionu są. Członek PiS-u z Kołobrzegu jest dyrektorem szpitala. Członek PiS-u z Koszalina jest rzecznikiem praw konsumentów. Używasz różnych określeń, a na końcu nie potrafisz takich prostych rzeczy wykonać tam, gdzie masz instrument. Zrób tam, udowodnij. Partia. Partia Kołobrzeg, dziękuję serdecznie. Dyrektor szpitala to nie jakiś człowiek. Ale iskrzy. Nie skończymy. Mówimy ładnie, do widzenia. Gośćmi audycji byli minister Stanisław Gawłowski, Platforma Obywatelska, poseł Czesław Hoc, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję. Były prezydent Kołobrzegu, poseł czwartej kadencji Bogdan Błaszczyk, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję. Trochę się Pętliliśmy. Nie, ja się zdenerwowałem na koniec. No już tak dobrze. To dobrze. A wypominacie sobie tylko. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Ten cały dyrektor szpitala, ten cały Dawid. To jest spokój. Twój człowiek, przez ciebie wymyślony, ty go tam stawiasz. To, że ty się na niego już obraziłeś, to już osobna historia. Ale ja go nie... Twój człowiek, co on robił u ciebie? Kim on tam był? Gdzie go tam ciągałeś? Wyłączyłeś?